Witajcie kochani, z tej strony Monika z kanału Mona Art. Nie wiem czy wiecie, ale mam nadzieję, że wiecie, że od jakiegoś czasu w Craft & Two Design zaczęły się pojawiać takie arkusze do kolorowania na papierze akwarelowym i one się już pojawiają od prawie roku i ostatnio między innymi ukazały się dwa nowe arkusze. Chciałabym Wam je dzisiaj tutaj zaprezentować i zaraz pokazać Wam, jak je koloruję. Tutaj mam arkusz, który będę za chwilę kolorować, ale pokażę Wam też inne. I tu jest taki arkusz z kolekcji Happy Esther, wielkanocny. Jak wiadomo, Wielkanoc się zbliża, dlatego właśnie będę kolorowała te stempelki. Tutaj mamy również taki fajny arkusz z grafikami ślubnymi. Są tu nie tylko samochody, młode pary, ale również takie dodatki jak szampan i różne banerki. Bardzo fajnie te arkusze można sobie kolorować kredkami akwarelowymi, farbkami akwarelowymi. Ja akurat koloruję je zazwyczaj markerami alkoholowymi. Tutaj mam też z poprzednich kolekcji, tu jest Bloom Meadow, to zeszłoroczne są kolekcje z takimi kwiatami, słonecznikami, bardzo też fajne arkusze. Tutaj było też Morning Mist i też są takie arkusze, które są takie typowo do zmediowania, czyli nie jest to arkusz z elementami, które możemy wyciąć, tylko możemy sobie stworzyć papier w takich kolorach i w takich wzorach, jak nam się tylko i podoba. Teraz pokażę Wam, czym koloruję ja. Ja sobie w zeszłym roku jakoś kupiłam markery z Spectrum Noir i właśnie nimi będę kolorowała. Mam ich tylko tutaj, tą gamę kolorów, którą widzicie, tutaj jeszcze są jakieś inne pojawiają. Oczywiście mam też jakieś inne markery, takie tańsze, ale tymi mi się bardzo fajnie koloruje. Chciałabym sobie powiększyć trochę tą gamę kolorów, natomiast na razie jest dla mnie ona wystarczająca, ponieważ lubię pastelowe kolory i właśnie tym się sugerowałam, kupując te markery. One są takie w zestawach po 6 sztuk. No i cóż, wypadałoby Wam teraz pokazać i zabrać się za pracę i kolorowanie. Change it, change it. I would like to tell you.
lies inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow, grow the hanging gardens of Babylon. Już sobie wycięłam moje elementy i powiem wam szczerze, że chyba najbardziej jestem zadowolona z tych tutaj bazi. Jakoś one takie są tutaj, mimo że nie używałam szarych takich kolorów, tak jak naprawdę te bazie mają, użyłam takiego lekko kremowego, ale bardzo mi się to podoba, ten efekt końcowy. Również podoba mi się bardzo taka czucha. I jak widzieliście, ja się posługuję też takim białym długopisem, ponieważ też nie jestem jakoś super uzdolniona w kolorowaniu, nie robię tego aż tak długo i zdarza mi się wyjeżdżać poza krawędź tych grafik, więc ja sobie wtedy używam do zamaskowania tego białego po prostu tutaj długopisa i nikt nie widzi, że było wyjechane. Ale też jestem zadowolona z efektu. Jajeczka tak może niekoniecznie super mi wyszły. Tutaj próbowałam sobie tak cieniować, ale nie mam takiej dużej gamy też pisaków, więc nie mogłam sobie trochę dobrać tych kolorów i się okazało, że niewielkie widać te różnice. Tutaj już troszeczkę to jest lepiej widać, ponieważ tutaj jest ciemniejsze po brzegach, troszeczkę jaśniejsze w środku ten żółty kolor, ale właśnie z tych listków jestem zadowolona i sobie też właśnie robię takie, tym właśnie markerem, takie białe, tak jakby ten listek się troszeczkę błyszczał. Również to robiłam na tych tutaj listeczkach. One też są bardzo fajne do wszelakich kompozycji. Co jeszcze takiego mi się tutaj podobało? Podobał mi się ten kwiatek, co prawda wam go nie pokazywałam, jak go maluję, bo mi troszeczkę tam coś nie wyszło. I tak kolorystycznie nie mogłam sobie dobrać pewnych elementów. Te listki też całkiem nieźle wyszły. Takie, nie wiem, czemu mi się trochę z klonem kojarzą, mimo że to w ogóle jest inny kształt. No ale cóż, i te zajączki, króliczki. Jeden zrobiłam szary, drugi jest w brązowych kolorach. Myślę, że wszystkie te elementy wyszły całkiem ok. I będę dalej próbować. Następnym razem może pokażę wam, jak koloruję arkusz z ślubnymi elementami. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał i się nim zainspirujecie. I naprawdę próbujcie sobie kolorować. Nie muszą to być drogie markery. Wystarczy takie właśnie najtańsze markery gdzieś tam sobie upolować i próbować. Ja też tak sobie próbowałam nimi i czasami się nimi wspomagam, więc tutaj wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile kolorujemy. Jest to trochę czasochłonne, a poza tym musimy próbować, robić coraz częściej i wtedy ten efekt będzie coraz lepszy. Ja pamiętam swoje kolorowanie, jak zaczynałam gdzieś tam 2 lata temu. Oczywiście też się zniechęcałam, bo pokolorowałam 2 razy coś i tak naprawdę stwierdziłam, że ale maziuny i o matko boska, nikomu tego nie pokażę. No a teraz wam powiem, że maluję te grafiki i czasami stempelki koloruję też również, które umieszczam na kartce i jestem w miarę zadowolona z tego efektu. Oczywiście, że podobają mi się prace innych osób z kolorowanymi stempelkami. No nie osiągnę takiego poziomu kolorowania jak te osoby, które kolorują od lat, ale na tym etapie jestem zadowolona ze swojego kolorowania i im się to podoba i bardziej to robię w takim czasie, kiedy chcę się troszeczkę zrelaksować, bo nie jest to wiadomo coś, co robimy do prac, które chcemy zrobić w miarę szybko, tylko to są takie czasochłonne wtedy nasze prace z tymi elementami, ale sprawiają nam wiele przyjemności. No cóż, mogę wam powiedzieć. Subskrybujcie kanał, zaglądajcie tutaj, jeżeli macie jakieś uwagi, macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie i dajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.